Robert Jędral, Zarząd Okręgowy PZU w Tarnobrzegu. Jestem członkiem Komisji Strzeleckiej naszego Zarządu Okręgowego w Tarnobrzegu. Bardzo nam miło i przyjemnie gościć tak znakomitych strzelców z całej Polski, ze wszystkich praktycznie 49 czy 48 okręgów w Polsce. Na pewno bardzo miło spotykać się co roku na tego typu zawodach. Tym bardziej w tym roku, kiedy jesteśmy organizatorem tych zawodów. Humory dopisują wszystkim, pogodę mamy znakomitą. Na pewno te humory jutro będą w różnych nastrojach, wiadomo, na zakończenie zawodów, ale póki co jest super, organizacja świetna. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Od pewnego czasu cieszymy się coraz większą frekwencją na zawodach organizowanych w naszym okręgu. Sponsorzy dopisują, tak wydaje się, że wszyscy wracają chętnie na naszą strzelnicę i mamy nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Znajdujemy się na strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu. Mamy dzisiaj imprezę strzelecką pod nazwą 35, czyli jubileuszowy Krajowy Konkurs Kół Łowieckich imienia pułkownika Ignacego Stachowiaka. Impreza strzelecka zgromadziła 49 drużyn z całego kraju. Właściwie mamy tylko nieobecne reprezentacje jednego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego. Poza tym są wszyscy, co może świadczyć o dużym zainteresowaniu tym rodzajem udziału w takich konkursach. No i dwa, też się, dla mnie to jest niezmiernie miło, dlatego że strzelnica jest od półtora roku w intensywnej modernizacji. Możemy się już pochwalić jak gdyby pewnym etapiem wykończenia tego obiektu, co też z drugiej strony daje nam pełną satysfakcję, że nie wstydzimy się obiektu, ludzie chwalą, są zadowoleni i organizacyjnie, i gospodarczo, i socjalnie jesteśmy tutaj w pełni zabezpieczeni. No i oczywiście i cateringowo, także pogoda dopisała, jak powiedziałem dzisiaj. Nad dobrymi ludźmi słońce zawsze świeci w dobrym regionie, także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i się cieszymy. W tym momencie obserwujemy tutaj w ogóle na co dzień intensywny wzrost jak gdyby zainteresowania obiektem. Na pierwsze półrocze mieliśmy wystrzelone ponad 300 tysięcy rzutek jak gdyby wypuszczonych z maszyn. W tym momencie myślę, że to jest, podejrzewam, koło już 500 000 rzutek, które w tym roku uda się jak gdyby na rzecz myśliwych tutaj wykorzystać. Zawodnicy biorą udział w pełnym wieloboju myśliwskim, czyli sześcioboju, strzelając 4 konkurencje śrutowe i 2 kulowe. Ilość punktów do zdobycia 500, w drużynie 1500. Muszę powiedzieć, że w tym roku dopisała frekwencja na tych zawodach. W zasadzie wszystkie okręgi są reprezentowane. Gospodarze mają przywilej, startują 2 drużyny. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to 35. konkurs. Obserwując od lat wielu te konkursy, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że wzrasta poziom umiejętności strzeleckich uczestników tych zawodów. Taggart jako marka o długoletniej tradycji w branży łowieckiej, produkujemy odzież dla myśliwych. Wystawia się tutaj właśnie na tych zawodach w księgu ogólnopolskim. Myślę, że jest to bardzo dobra okazja do promocji naszej marki, nie tylko w zasięgu ogólnopolskim, ale i na rynku lokalnym, gdyż pochodzimy właśnie z Tarnobrzega, gdzie te zawody mają miejsce. Na uwagę zasługuje fakt świetnej organizacji tych zawodów, ale to dzięki właśnie działaczom społecznym, ludziom dobrej woli, którzy chcą coś zrobić, dzięki zarządowi okręgowemu, złowczym okręgowym, Radosławem Bąkiem na czele, to dzięki nim ta impreza nabiera blasku. Świetnie przygotowane wszystkie urządzenia, wszystkie maszyny działające perfekcyjnie, także należą się im duże brawa i duże gratulacje.